Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, lecimy dalej. Berta, co ty się tak na mnie patrzysz? Chryste Panie, uspokój się. W ogóle mamy teraz 60 zręczności, więc możemy okradać ludzi. Witam. To jest piękne, trzeba będzie tego dopilnować, bo za to jest expik. Musimy popatrzeć, kto ma monetkę nad sobą. Dość ryzykowna. 63, no to nie zaryzykuję. Nie zaryzykuję, bo tyle akurat nie mam. Siema panie karczmarzu. Dość ryzykowna kradzież. 62, no widzę, że specjalnie mi zrobili progi takie, a nie inne. Super. Co my robimy? Chciałam się przykimać troszkę. Najlepiej chyba do świtu. Wynoś się z mojego łóżka! Okej, widzę, że tutaj ludzie mają problemy ze sobą. I co, może spróbujemy się wybrać do kopalni soli? Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. W sumie. Byliśmy już tam praktycznie ostatnio. Przy kopalni srebra też byliśmy. Tylko nie wchodziliśmy do środka, do obu kopalni. A raczej do żadnej. Zobaczymy, jak nam to dzisiaj pójdzie, czy będzie sprawnie, czy niesprawnie i w ogóle wszystko. Raczej do kopalni srebra się nie będę pchała, bo tam, tak jak mówiłam, wejście jest obok cieniostwora. A ja nie wiem, czy ja sobie z cieniostworem dam radę. Ale są pełzacze. I ja nie mogę z nich wyciągać płytek, więc nie będziemy się tym na razie przejmować. Zresztą i tak mam zbroję z płytek pancerzy, więc... Najlepiej widzę, że je podziabać jednak klasycznie. Służuwaczki pełzacza. Miło bardzo. Zobaczymy. Pokopiamy też sobie dzisiaj trochę. Właśnie, bo ja sobie lokatorka nie załączyłam i tak chodzę bez niego i coś mi brakuje. No i hop. To co? Może będziemy powolutku sobie kopać. Ja sobie zrobię tak, że będziemy klikać. Jedna bryłka soli. No niestety, będzie to dosyć żmudny proces. Ale będą rosnąć też nasze umiejętności, więc to jest istotne. Także warto. Dobra, nie musimy przyspieszać w sumie czasu. Z tego co widzę, bo i tak musimy kopać jakby... standardowo. Nie wiem, czy będzie coś takiego jak mocne uderzenia. Wydaje mi się, że za wcześnie trochę na to jest, żebyśmy mieli. Bryłki soli też się przydadzą do innych rzeczy, albo bryłka srebra. Bryłka srebra chyba się przyda do innych rzeczy, więc warto kopać. Nawet jeżeli kawałki zasypują okolice, to warto. Ojejku, moi drodzy, no nagrywam na zapas. W sumie dzisiaj odcinki na cały tydzień najbliższy. No. Pełzacz wojownik tam widzę, że jest. No zobaczymy, jak nam z nim pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. Fajnie, podoba mi się, że te właśnie pełzacze w zależności od kopalni mają różne kolory. To też jest bardzo przyjemnie. Tutaj, spoko. Pokazane i powiedziane. Że solne faktycznie są białe. No, a tutaj już widać, że będzie golemiarz, zadymiarz. To niedobrze, bo z golemami akurat ja nie lubię się układać. Ani troszkę. Chociaż serce golema też będzie nam potrzebne, dlatego warto było się nauczyć serc przed tymi kopalniami. Później, co prawda, nam się golemy chyba respią w razie potrzeby. Ale ja ich nie potrzebuję kompletnie. Dobra. Przywołam sobie tego pełzacza tutaj, żeby tamten nie przyszedł do mnie. One śmiesznie wyglądają, jakby miały usta. Wy też to widzicie? Nie wiem, trochę... Aha, dobra, ładnie się bije go. W sumie tym moim kręciołkiem. Ojejku. Ten golem to już?
będziemy się z nim lać 1000 lat. Jakby nie bez powodu Dea nam daje, wiecie. No, panie golem. To ja powinnam być przy ścianie, nie pan. Ała, no przecież się cofłam. Dobra, ja robię save'a. Aha, okej, tak po prostu dostałam w cirę. Bicie golemów to jest żart. Robię... W sumie to nie F12, tylko... Ten zapis wczytujemy. Fajnie, że nie mogę go zaznaczyć. A jednak mu dajemy obrażenia. Trzeba mu tak będzie przerywać. Gorzej, że ja nic nie widzę. Masakra. Dobra, jeszcze jeden zapis. Najgorsze jest to, że to nie jest jedyny golem tutaj. A im zadaję obrażenia po 5. Długo jeszcze? Uff. Na szczęście już po. Ty, no nie zaznaczaj drabiny. No dziękuję bardzo. Aha, bo z golema też jest sól kamienna. To w ten sposób działa. Dzień dobry, witam. F10 zrobimy i lecimy dalej. Z tym pełzaczem kolejnym. No, bo było trochę... Cofnęłam się. Ale i tak chyba dostałam. Dobra, już. Lecimy dalej z tym. Pełzaczem. Tam zaraz pójdziemy sobie, jeszcze wejdziemy tu. Do widzenia. Oczywiście lubię to bardzo, jak to tak działa. I kopiamy dalej. No, będzie to żmudny proces. Ja sobie może w międzyczasie porozmawiam do was trochę. Ach, no tak, to nagrywanie na zapas, bo sesja, te sprawy. Zastanawiam się, jak to wszystko ugryźć, żeby to miało ręce i nogi. Żeby wychodziły odcinki, żeby były zmontowane na czas, zrobione, nagrane. Żebym ja ładnie zaliczyła sesję. Wiecie, mogłabym po prostu nie nagrywać. Ale ja nie chcę tego robić, bo widzę, że kanał się ładnie rozwija. A każdy zastój dla kanału, nawet najmniejszy, może powodować problem. Szczególnie na samym początku, jak się powraca, to jednak... Jakby ja nie chcę po raz kolejny przez to przechodzić, jeżeli mam być szczera. Bo to nie jest naprawdę fajny proces, tylko wręcz przeciwnie. To jest okropny proces. Dlatego po prostu nagrywam. I no, staram się, żeby te filmy wychodziły regularnie. Też zresztą, no wiecie, Odyseja jest na tyle długim modem, że ja też nie chcę go 100 lat nagrywać. A prawda jest taka, że... No podejrzewam, że nam cały rok zajmie przyszły. Jakby ja nie widzę tutaj za bardzo... O Jezusie. Optymistycznej wersji. Mam nadzieję, że nie dostanę teraz w łeb nagle. Zapiszemy się jednak. Skoro mam taką możliwość, to wolę się zapisać. Zamiast umrzeć od takiego golema. Także będziemy go tak bili. Po kawałeczku. Nienawidzę golemów. Ale najbardziej nie lubię tych.
Golemów ognistych. Zaraz wrócimy do tego tematu, co ciągnęłam, ale na razie to... No kurde, no chodź tu. Oła. Dobra. Rzucił mną, ale to przeżyłam, dlatego to zostawimy na razie. Dobra, lecimy dalej z kopaniem. O, aż 3 bryłki soli. No, także wracając, moi drodzy, no po prostu ta sesja mnie trochę wykańcza, nie powiem, że nie. Nie wiem, jak zabrać się za to. Dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, już 4 z rzędu, tam w odstępie paru godzin, to... u mnie jest 10 stycznia. Ja mam niby planowo sesję 29 stycznia, 9 luty, ale w praktyce mam tą sesję dużo wcześniej, dlatego że terminy zerowe są cały pierwszy tydzień przed sesją. I w ogóle pierwsze terminy są w sumie w pierwszym, że tak powiem, tygodniu tej sesji, więc tak naprawdę nie zostało mi zbyt wiele czasu. Biorąc pod uwagę, że ja nawet notatek nie mam porobionych, a co dopiero wiedzę w głowie. Więc nie jest miło. Jest dużo rzeczy na bieżąco i po prostu tego jest od cholery. Jeszcze teraz też już w weekend nie będzie mnie w domu, bo będę u moich rodziców. Przyjedzie moja chrzestna właśnie, bo te albumy i tak dalej, nie widzieliśmy się w sumie od ślubu, czyli od połowy roku. Nie powinno tak być jakby, no nie. Więc po prostu żeśmy tak zrobili, że się wreszcie umówiliśmy. A to, że dla mnie jest teraz taki trochę okres, że ja nie mam czasu, no to trudno, prawda? To był chyba i tak najlepszy termin, który by mi pasował aktualnie. Szczególnie też, że nie spodziewałam się, że zrobię takie cuda z sesją. Bardziej myślałam, że będzie ona normalnie. Jednak nie była normalnie. Czy nie będzie. Bo właśnie wymagają takiego czegoś, że... W sensie ja rozumiem, że wykładowcy chcą mieć wcześniej wolne. Ja też chcę mieć wcześniej wolne, ale bez przesady. Ja już też nie idę na każdą zerówkę, bo jakbym miała iść na każdy termin zerowy, to bym chyba osiwiała. Jeżeli ich tam jest 5 czy ileś, po prostu. Więc po prostu nie idę na zerówkę każdą. Planuję iść na 3 zerówki. Chyba z 6, czy tam z 5. W sumie to z 5 chyba. Mi się wydaje, że z 5. Ogólnie 4 egzaminy i jedno takie jakby zaliczenie ćwiczeń też jest w sesji. Więc w sumie no... Planuję iść na 3 zerówki, a resztę zaliczyć sobie w pierwszym terminie. Ewentualnie na poprawie, bo też nie mam zamiaru tak jakoś bardzo cisnąć siebie i wszystkich. I wszystkiego. Nawet by mi to było na rękę, jakbym mogła iść na poprawę, bo przynajmniej bym się nauczyła. W sumie. Miałabym dostateczną ilość czasu, bo już bym miała notatki. To bym się tylko pouczyła na poprawę, zdałabym i miałabym to z głowy. Dobra, my kopiamy tutaj w gotiku tą sól. Nie wiem, po chuj, w sumie ja to wszystko kopię. Liczę, że mi wzrosną te umiejętności kopania, ale one chyba nie chcą wzrastać za bardzo. Ale tutaj i tak mamy trochę pełzaczy jeszcze. Jest parę tych rzeczy jeszcze do wykopania, to wykopiemy w sumie. Bo ja pamiętam, że miałam ten problem z Odyseją, że nie kopałam na bieżąco tych złóż. Później brakowało mi troszeczkę właśnie rzeczy. Więc teraz będę kopała na bieżąco. Niezależnie ile nam to zajmie czasu na odcinku, a ile nie. Mam to gdzieś. Bo wiecie, ja tak niby mówię, że ten mod zajmie dużo czasu, ale w sumie mi się nie spieszy nigdzie. Jak dla mnie może i zająć dużo czasu. Wydaje mi się, że jest warty tego, żeby zajął dużo czasu. Przynajmniej do pewnego etapu. Nie wiem, jak jest później, bo podobno później się cuda dzieją. Wiecie, ja przeszłam Odyseję właśnie do 4 rozdziału. W sensie nie, że łącznie z 4, tylko typowo weszłam w 4 rozdział. Trochę pochodziłam po warancie, bo właśnie 4 rozdział typowo warantu dochodzi do Jezu dotyczy. Więc pochodziłam i no zaczynam widzieć minusy tego moda od warantu. A szkoda bardzo. W sensie rozumiem jakby rozwiązanie. Dlatego, że ta pustynia jest faktycznie ogromna. Jakby to ma sens, bo to jest pustynia, to coś jakbyśmy wylądowali na Saharze.
Ale to się robi podobno momentami właśnie wkurzające. Później już. Albo właśnie jak nam ktoś tłumaczy, że coś jest bardzo blisko, a okazuje się, że jest 500 mil dalej, bo komuś się coś pomyliło i kurde zrobił większą mapę o 500 razy, bo to jest ten typ dosłownie. A podobno później jest tylko gorzej. Dużo ludzi rezygnuje w 6 rozdziale. No, a rozdziałów jest 7, więc też naprawdę trzeba mieć siłę, żeby zrezygnować w 6 rozdziale. Ja tak mniej więcej w połowie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie chciałam nagrywać typowo z tego serię na YouTubie. I nie chciałam po prostu przechodzić dalej tego moda, tylko chciałam po prostu wrócić do, wiecie czego, do tego normalnego takiego trybu nagrywania. W sprawie kopalni soli. Tak, i co z nią? Jest znowu otwarta, rozprawiłem się z potworami. Oto sól, o którą prosiłeś. No dobrze. No dobra, mamy kopalnię soli załatwioną. Kopalnia srebra, kopalnia rudy, zamieszki na Tamorze. W kopalni rudy trochę jest trudno. Najemnicy orków. A wiem, gdzie możemy iść, tylko nie wiem, czy sobie damy radę. Widzę, że dzisiaj gra nas nie rozpieszcza z pogodą. Wiem, gdzie możemy iść, tylko nie wiem, czy sobie damy radę. Bo tam będzie ork, minimum jeden do pokonania. Miejmy nadzieję, że się to uda przyjemnie zrobić. Teleportacja na południową plażę? Nie, do miasta. W ogóle też mi miasto. Miasteczko. To jest potem taka rozruba w 4 rozdziale, że nawet nie chcecie wiedzieć, co tutaj się dzieje. Okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce, gdzie mieliśmy negocjacje z Jaco. Slash Jaco. No to tam na górce podobno stacjonuje też oddział jakiś najemników orków i nawet chyba ork jest jeden. Więc no, albo przynajmniej są najemnicy orków, dlatego przejdziemy się tutaj. Czy ja mam lokator załączony? Mam. Tutaj jest taka półeczka, jakby można było jakieś roślinki dać, a tutaj nic nie ma. Kurde, niewykorzystany potencjał. Jak tak można? Dobra, robimy zapisik i zobaczmy, co tutaj się dzieje, kto tutaj jest. Mi się wydaje, że tutaj jakiś ork chyba. Nie, jest najemnik orków. I ktoś jeszcze. Chyba ork. On teraz pije, jest moja szansa. Teraz kolej na ciebie! O nie, serio? Chyba, że tutaj jest sam jeden, ale to by było głupie. Nie, jest dwóch najemników orków, z czego ten sobie aktualnie pije, więc... Załatwię cię! Mam szansę. Czemu mi się wydawało, że tutaj ork będzie? Znaczy, chyba wiem dlaczego. O, tutaj jabłuszka, fajnie. Więcej jabłuszek. Tu można wejść. Albo nie można? Nie wiem. Ale to jest kolejne miejsce, gdzie mieliśmy najemników orków. Została nam... W ogóle ja mam tarcze lepsze. Chyba? Nie, to jest najlepsza. 4 przed obrażeniami fizycznymi. No dobrze, gdzie my możemy iść dalej? Wiecie co, poszłabym na plażę jeszcze raz. Bo tam jest bardzo fajne miejsce i w sumie chyba bym je odwiedziła już teraz, na południową plażę. Możemy się przebiec. Byliśmy tam już w sumie, w okolicach tej wieży, jak pamiętacie. I tam są też inne miejsca, właśnie takie typowo plaża i tak dalej. W sumie jest dużo fajnych miejsc, gdzie jeszcze nas nie było, a gdzie moglibyśmy być. Więc w sumie nie wiem, od czego zacząć za bardzo. A może byśmy tam poszli na górę? Chociaż nie, bo tamta okolica jest taka sobie. Trochę. Tam byśmy chyba doszli też na cmentarz.
Na cmentarz wiemy, żeby na razie nie iść. Nie jest to wskazane, żeby być na cmentarzu. Tutaj jest taka zatoczka z pajączkami. Są takie mikro jakby pełzaczki. Ale one są... są bardzo niefajne. Jak nam wejdzie kryt, to jest bardzo miło. Ale wiecie co, na razie tutaj nie będę łazić. W sensie, że tutaj potem nas gra zaprowadzi sama. Więc olejemy to chwilowo. Tu jeszcze była muszelka. I to widzę, że nawet nie jedna. No dobra, zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi. Ja chcę wam właśnie coś fajnego pokazać. Będziemy przy okazji kontynuować kolejne zadanie. W związku z tym... tam na górę nie będziemy wchodzić na razie. Tu jest troszkę potworków. Właśnie tutaj są kokosy, przypomniał mi się. Ty, to pielcu. No. Zauważam, że na niektórych przeciwników ten obrót nie działa za dobrze, bo nam się wtedy blokuje bohater. Fajne to jest takie dźganie przeciwnika. No i tak, orzechy kokosowe, bardzo fajnie, miło, milusio. Tu jest kuferek jakiś. Lewo, nie, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Okej. Okej, ładny łup, naprawdę, to było przydatne. Chyba też go nigdy nie otworzyłam, bo go nie zauważyłam nigdy wcześniej. Ty topielcu, się uspokój, bo dostaniesz w łeb. No i super. Aha. No to go bąkłam nieźle. Dobra, my sobie popłyniemy tutaj. Czy to jest ta plaża, czy to jeszcze nie jest ta plaża? To jeszcze nie jest ta plaża chyba. No, bo tutaj w sumie nic nie ma, na pierwszy rzut oka przynajmniej. Tutaj żeśmy odbrali ten skarb z tej wieży. Tam był konkretnie gdzieś tutaj. Zapomniałam, że te żółwiki sobie tutaj chodzą. A my popłyniemy tutaj. Jak widzicie, tutaj coś jest fajnego. To będą kolejni goblini piraci. Także będziemy mogli kontynuować sobie questa. Nie wiem, czy nie będzie lepiej z łuku, znaczy z kuszy. A tego akurat nie pamiętam, niestety. Siema, goblinie. Nie wiem, jak one sobie z kuszy tutaj funkcjonują, bo niestety nie pamiętam. Kurde, gejzer miały przy sobie. To nieźle. No, zapraszam. Masakra. Ty goblini, piracie. Gdzie jest mój kryt? No właśnie, o to się pytałam. Nie wiem, za bardzo dostaję w pierdy. A może byśmy je jednak z kuszy ładowali? No chyba mają trochę większą ochronę niż zwykłe gobliny, ale nie jestem pewna. Nie, z kuszy dużo lepiej. Już mamy kolejny poziom? Poważnie? Jakby no tego się nie spodziewałam. Znaleziono tratwy goblinów piratów. To tak, gdyby ktoś nie zauważył.
Tam jeszcze jakiś potwór jest po drugiej stronie. Nie no, dużo lepiej widzę, że idzie tutaj z kuszy strzelanie. Nawet z takim niskim procentem. Elitarny gobliński kapłan? Kapitan, o Jezus, a ja kapłan przeczytałam. Możesz sobie być kapitanem. No, bi. Nie no, dobra, dużo lepiej sobie radzą tutaj inne rzeczy. Skrzynia z prowiantem. Powiem wam, że te gobliny to jednak jest... To jest niebywałe. Patrzcie, jak tutaj się zwykle... Jakby normalnie zaczyna. Są zwykłe gobliny. Kompletnie zwykłe gobliny, a tutaj nagle piraci. One ich chciały na bank przekabacić. Na swoją stronę. No chodź tu. No, bo są wymieszane. Tu jeszcze kordelasik został. O właśnie, i tutaj jak widzicie jest złoże na przykład akwamarynu. I to nie jedno. I my to wszystko możemy kopać. Pierścień magii znalazłam. Nie wiem, czy tutaj przeżyjemy takie spotkanie z taką grupą goblinów na kusze. Zobaczymy. Może być trudno. Bo jednak nie mam dużo w kuszy. Nie no, ładnie poszło, dobra. Bałam się przez chwilę, że będzie umieranko trochę. Słychać więcej goblinów. Kurde, widzicie ile łupu? Dobra, kopiemy akwamarynek. Ocena zdolności. Kopacz 20%. To zobaczymy, ile nam się uda uzbierać akwamarynów. No, tutaj zero. To niedobrze. Będę ich potrzebować. Także... Okej, jeden odpadł na pewno. Lepsze to niż zero. Także zobaczymy, jak będzie. Kolejne nam wzrosły procenty. Niestety nic tutaj więcej nie zostało. No i właśnie tutaj się da wejść z innej strony. Od strony tak jakby lasu. Okej, teraz nam widzę wzrosły wydobywanie kamieni szlachetnych. Kurde, to są właśnie nieoszlifowane akwamaryny. A my będziemy potrzebowali chyba oszlifowanych później. Siema goblinie. Okej, kolejny akwamaryn. Ale potem to się dowiemy chyba, jak się szlifuje. Podejrzewam, że trzeba mieć zdolności kowalskie. O proszę, mamy dzika. Ja niestety nie pamiętam, które to jest w ogóle wyjście, więc trzeba będzie chyba odpalić mapę zaraz. Chociaż chyba wiem mniej więcej, gdzie myśmy teraz wyszli. Dobra, bijemy cię tym sposobem. Albo nie, nie. Co tam mamy? Okej, dzika i odyńca chyba. Dobra. Striggerował się na mnie, więc zobaczymy. I siup. No i ładnie. Tak to mogłoby wchodzić non-stop. Gdzie my teraz jesteśmy? Aha, idziemy do kamiennego kręgu, tak? Czy ja chcę iść do kamiennego kręgu? Nie wiem. Chyba nie. Chyba nie. Chyba niekoniecznie. To jeszcze nie ten moment. Moglibyśmy w ogóle stąd spadać, wiecie?
W sumie muszę się nauczyć kolejnych rzeczy. Aha, to jest ścierwojad, dobra. Przez chwilę się przestraszyłam, że to coś większego. Chociaż tutaj chyba gdzieś się kręci cieniostwór. Z tego, co mi się kojarzy. Ale tego akurat nie jestem pewna. Nie, to jest ścierwojad. Wydawało mi się, że gdzieś tutaj jest cieniostwór. Okej, tutaj by nas ścieżka zaprowadziła do starego kamiennego kręgu. My w sumie tutaj wszędzie będziemy jeszcze chodzić. Siema, kąsacze. No dawaj, no nie mam całego dnia. Serio, mordo. To kąsacz? Tak jest. Tutaj jakieś rośliny ominęłam? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Dawaj mi to mięso. Z siebie. Okej, siema. Troszkę mnie przestraszyłeś, kąsaczu. Tam coś też na górze łazi. Tu jest dużo ścierwojadów. Czy mi się chce to lać? Chyba nie chce mi się trochę już. Poszlibyśmy zrobić coś innego, ale z drugiej strony, co ja mogę teraz jeszcze zrobić? Gobliny piraci mamy wpis do dziennika. Kronikarz z Kondery miał rację w swoim przypuszczeniu. Gobliny faktycznie opuściły Kondery kilkoma tratwami. Znalazłem dwie tratwy zbudowane przez goblinów piratów na ukrytym wybrzeżu Tamory. Stamler. Nie odznaczyłam sobie gra w kości. Kopacze to nie. Kopalnie, zamieszki, kopalnia rudy, srebra, najemnicy, goblini piraci. Nie no, szczerze, to po prostu zostaje nam chyba chodzić, ekspić. Przygotowywać się pomału do innych rzeczy. Dobra, bo ja nie chcę tylu ścierwojadów naraz. Bo to się potem źle skończy. Wiecie, w kupie siła, jak to się mówi. Więc poczekamy sobie. Każdy zdąży tutaj obskoczyć i tak wpierdziel. Maksymalnie dwa ścierwojady na głowę. No, szybciej. Ginąć proszę. Zastanawiam się, co tutaj jest tyle nagle przeciwników jakiś. No, dawaj. Nie wiem, czy tam nie ma tego cieniostwora przypadkiem, co mi się wydawało. Bardzo możliwe. Dzień dobry, witam. Tutaj jest jeszcze belka. Tu coś mamy. Jaskinie skryto szczurami. Nie wiem, czy tutaj nie będzie gdzieś jakiegoś
korzonka, na przykład smoczego. Ale chyba nie. Nie, tutaj są raczej same ciemne grzyby. Nawet jakiś chwast się trafił. I są te dziwne grzyby, które już widzieliśmy kiedyś. Dobra, zbiorę to, żeby mnie nie kusiło. Tam zaraz pójdziemy. Jeszcze się wrócę kawałek. No tam jest cieniostwór. Ale ja bym go chciała bardzo pokonać, nie powiem, że nie. Szczególnie, że już chyba sobie trochę lepiej radzę. Na pewno mamy trochę lepszą ochronę. Akurat. Zresztą tam przy kopalni srebra też jest, wiecie, cieniostwór. No lepszą mamy ochronę, nie powiem, że nie. Bo już ten cieniostwór, no... wlazł nam na ścianę. Skórzy ładne obrażenia wchodzą w takiego cieniostwora. Dawaj z siebie rzeczy. I kuferek strzegł ze strzałami. Bardzo słaby łup jak na cieniostwora. Pilnującego czegoś takiego. W sumie to zwiedzamy już praktycznie całą część wyspy. Ja się nawet nie spodziewam, że nam to tak sprawnie pójdzie. Wydawało mi się, że zejdzie dużo dłużej. No, wilku. Okej, nawet nie ominęłam żadnych roślin. Dzień dobry, witam. Taki wilczek to już jest nie problem. Właśnie zabiłam cieniostwora, więc nawet jeżeli was jest troszkę więcej, to i tak nie kłopot. Do starego kamiennego kręgu. Tutaj coś można znaleźć. Nie, przy tym drzewie akurat nic nie ma. No, dawaj. No, bo się blokuje w drzewach. A, my jesteśmy tutaj już, okej. To miło. Znaczy nie byliśmy tutaj w sumie. Dzień dobry. Ojej. Się teraz wrąbałam trochę za bardzo. Tyle jaszczurek? Nie ma opcji. Chyba, że nagle będę właśnie wlatywała takie kryty. Ej, no jednak nasz bohater jest naprawdę silną postacią już. Bardzo ładnie. Do starego cmentarzyska. No właśnie tam nie idę na pewno. Bo to mnie zabije, jak tam pójdziemy. Dobra, F10, bo prawie zrobiłam F12. Nie chcemy F12, broń Boże. Dobra, co mamy tutaj? Trochę roślinek. Nie widzę w sumie żadnych przeciwników kompletnie. Do starego cmentarzyska, tak. No, dawaj. Do starej chaty myśliwskiej. Tam się trzeba będzie udać, tylko... wydaje mi się, że na samym końcu tam pójdziemy. Dlatego, że tam będzie Jakko. Ze swoim przyjacielem orkiem. Więc wydaje mi się, że żadne z nas by nie chciało. I tutaj jest dzika pszczoła.
Tu już znamy ten teren, jesteśmy koło myśliwych. Jeszcze się możemy przejść kawałek tutaj za ten wodospad. Ominąć tą pszczołę, jedną z drugą. I tutaj właśnie moby zostały pojedyncze. Ścierwojady. I kąsacze. Siema, kąsaczu, proszę cię już, żebyś sobie poszedł. Ej, no ale wycięłam ładnie tą wyspę. Nawet się nie spodziewałam, wam powiem. Coś jeszcze nie byliśmy w jednym miejscu. Jest taki domek na skraju. Musimy iść w okolice tego gryfa i tam pochodzić po skałach. I uda nam się wtedy dotrzeć do jeszcze jednego miejsca. Ale tak to ogólnie to już nam się zazębiają te tereny. No i wiecie, tam właśnie typowo przy tym kręgu żeśmy nie byli, na przykład kamiennym. Siema, kąsaczu. No, dalej. Nie wiem, co najpierw, czy kąsacza, czy ścierwojada. Okej. Czy ja wbiję dzisiaj nowy poziom? Chyba jeszcze nie wbijemy. A może? W sumie Holender wie. Może jeszcze jeden nabijemy. Ja nawet nie wiem. Tam jest jeszcze coś, można sobie przejść. W sumie to bym wlazła tutaj. Aha, tu jest też jakaś ścieżka boczna, czy coś w tym stylu. No okej, kąsacze ze ścierwojadami. Brzmi naprawdę logicznie. Bardzo podobny typ przeciwnika, jeden z drugim. No, już mnie denerwujecie. Zaczyna się nam robić ciemno. Więc wypadałoby sobie, nie wiem, spadać stąd. Ale kurde, kusi jeszcze tutaj iść. Gorzej, że nic nie widzicie pewnie już. Znaczy, pocieszę was, ja też niewiele widzę. Z wyjątkiem tych grzybków. Tam są jeszcze jakieś przeciwnicy. Kąsacz. I coś jeszcze, co jeszcze nie biegnie na nas. No, ale ja chcę tego... O, właśnie. Ciebie. Aha, to jest kolejny ścierwojad. No to fajnie. Jestem na jakimś miejscu, gdzie... A tam można na górę jeszcze wejść wyżej. Robi się nam wieczór. Ale fajnie się bije, Boże. Tam na górę? Na górę, no. Można wejść na górę. Chrząszczyki! O nie, zdeptałam chrząszcza. No niestety. Aż schowałam broń z wrażenia. Aha, i tutaj nic nie ma? Nie ma. Ale może być coś na górze. Chociaż ja chyba wiem, gdzie mnie ta ścieżka doprowadzi. No nie, nie wiem, ale mamy łóżeczko darmowe. Ej, no to zajebiście. To do świtu śpimy i lecimy dalej w Explore. Wśród chrząszczyków sobie pospaliśmy. Tam jeszcze został jakiś pojedynczy potworek, stworek.
Ładnie, to możemy jeszcze podekspić troszkę. Nawet. Zarąbiście. Mamy jeszcze chwilę czasu. Tutaj dosłownie zostało tylko parę mobów. No trochę zostało. No ale niedużo. Możemy iść też w tą jedną stronę, gdzie nas jeszcze nie było. Tak naprawdę. Dobra, bo już mi się trochę nie chce, wiecie. Jakby tyle bić z tymi wszystkimi potworami. Zresztą teraz widzę, że nam dobrze idzie, bo bijemy dużo przeciwników naraz. Tu jeszcze jakieś chyba dwa pojedyncze ścierwojady i jesteśmy w domu. Nie no, widzę, że tego jest jeszcze więcej trochę. Ale nie ma tragedii. Możecie powiedzieć, co tam u was. No jakby ja nie robię za bardzo nic odkrywczego teraz. Tylko sobie bijemy mobeczki. A bo my już jesteśmy przy tej kopalni. To można by było im zrobić desant od dołu. W sensie do tej kopalni rudy się dostać. Tędy, dosłownie. Ale to jest niebezpieczne, lepiej tego nie robić. Dobrze, no to co my robimy teraz, moi drodzy? Jezus Maria. Nie wiem. Kopalnia srebra. Kopalnia srebra. Cieniostwór. No, cieniostwór, już byłabym w stanie zabić cieniostwora, więc... Możemy się ruszyć w tamtą stronę, ale możemy też ruszyć się w stronę tego gryfa, gdzie on był, i pochodzić tam po skałach, bo żeśmy tam nie chodzili jeszcze. Aha, tam też jest cieniostwór. W sumie ja bym go już mogła zabić. Tam tutaj czegoś przecież pilnował nam. Się zbagował, widzę. No dawaj. Niedobrze. Ale i tak chyba z kuszy go ściągniemy, bo jest dużo wygodniej. I teraz pytanie, czy ja tutaj normalnie wejdę? Ano, wejdę. Czy pilnował czegoś szczególnego? Nie. Aha, bo tutaj właśnie są te skałki. Nie, tutaj... Aha, tu tędy. W ten sposób. Aha. Dobra, no my idziemy w stronę tego gryfa. Spróbujemy sobie zejść tędy. I tędy. I teraz ten gryf. Gdzie to było? Tutaj było to. Zobaczymy, co tam jest. Tamte tereny i w sumie kopalnie nam zostały. Tam można się dostać. Do wieży obserwacyjnej? Nie. Nie, nie, nie. Tutaj. Do ołtarza. Jak to było? O nie! Jezu! Golem! Niedobrze! Skaczę. Nie wejdziesz tu. O nie! On tutaj wlazł! O nie! Nie! Ty, przeżyłam to. Spindalam stąd w takim razie. Kuźwa, zostaw mnie! Aha, okej. Okay, dobra. To mamy tutaj dyntkę. Gdzie jestem? A przed tym się stworem. No nie wiem. Ej, mordo, wstajesz? Ej, ale nie chcę przyspieszenia. Dobra, bo nie mam czasu.
Nie możesz trafić? Ja też nie mogę. Trudno, stary. Mówi się naprawdę trudno. Dobra. Ej, no zaraz mamy kolejny poziom, wiecie co? Ja tak tego nie zostawię, tylko jeszcze podekspię coś. Tylko może nie golema, bo... To nie jest na moje nerwy. Ja niestety zapomniałam tego gryfa, jak go ogarnąć. Trochę. I to mnie niepokoi. Że ja niestety zapomniałam, jak tam się lezie. Może to się szło po prostu tu? Nie wydaje mi się. A może? Może tędy po prostu, jak do wieży obserwacyjnej? No, bo tu jeszcze został exp. Dobra. Tak, i to chyba tędy się właściwie i tak szło. Dobra. Skóra gada. To będzie posprzedawać te, wiecie... rzeczy. Wszystkie. O, tu jakieś ładne roślinki nawet rosną. To jest jakimś cudem część plaży, gdzie nas nie było. Jeszcze? Nawet jak płynęłam. To jest trochę dziwaczne. No i pięknie, jeszcze jeden jaszczurek i mamy kolejny poziom. Nawet taki topielec wystarczy. Pięknie. Ładnie. Myślę, że możemy nawet jeszcze na statek wrócić na chwilę i się tutaj poprzez skakiwać te progi punktowe. Proszę bardzo, akwamarynek znalazłam. Tam jest kąsacz, on też się zaraz na mnie rzuci. Panie jaszczurko. No, kąsaczu. Jeżeli ci życie niemiłe, to weź po prostu się zajmij sobą. Okej, otwierane muszelki też są do otwarcia. Tutaj podejrzewam, że coś jest do zebrania? Nie, nie ma. Tu już wszystko pozabijane. O nie, to te pajęczaki. Nienawidzę tego bić. Tego jest tak mało expa, a to naprawdę leje. Przy tego nawet nic nie ma. Bo najlepiej jest tak dźgać. W sumie chyba dobrze poszłam nawet. Nie myśląc o tym, bo chyba tędy będzie dobrze dojść tam, gdzie chciałam. Dobra, jest tego więcej. Czy tutaj coś rośnie? Nie. W sumie to nie, tędy chyba jednak nie dojdę tam, gdzie chciałam. Ale to nic. Albo i dojdę w sumie tędy. Nie, tędy nie dojdę tam, gdzie chciałam. Jestem w całkiem innym miejscu, bardzo nieładnym miejscu zresztą. Chociaż zaraz.
A może? Może to tutaj jednak też mi da coś? A, no wróciliśmy do naszego kochanego pastuszka, dobrze. To super, to wiecie co, to akurat tutaj możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i w sumie lecę się wykąpać i lecę spać, bo już trochę późna godzina. Dzięki i cześć.